Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Wchodzimy w piękny sobotni dzień, gdy kończy się drugi tydzień po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Niech nas wprowadzi w modlitwę ze słowem, które Kościół daje nam na kolejny dzień, psalm 8, którym będziemy się modlić w porannej jutrzni. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi. Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Sprawiłeś, że na przekór Twoim przeciwnikom usta dzieci niemowląt oddają Ci chwałę, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że troszczy się o niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi. Na poranną modlitwę ze Słowem Bożym daje nam Kościół Święty fragment Ewangelii Świętego Jana, rozdział 6, wiersze od 16 do 21. Po rozmnożeniu chlebów o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jezioro burzyło się od silnego wiatru. Gdy upłynęli około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi i przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: to ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. Najpierw zauważmy, jak piękną drogą Kościół nas prowadzi w tym czasie wielkanocnym. W pierwszym tygodniu po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Kościół karmi nas spotkaniami zmartwychwstałego ze swymi uczniami. Od liturgii paschalnej i od niedzieli zmartwychwstania aż do niedzieli Bożego Miłosierdzia każdy dzień przynosił kolejne opisy spotkania z tym, który był umarły, a żyje, ukrzyżowany, zmartwychwstał. Kościół chciał, abyśmy przez liturgię Kościoła i Boże Słowo nasycili się radością, która napełniała uczniów, gdy spotykali się ze zmartwychwstałym, gdy patrzyli na Jego rany, gdy mogli Go dotknąć, gdy słyszeli Jego głos, gdy obdarzył ich swoim duchem i posyłał do dawania świadectwa o Jego zmartwychwstaniu. Rozmawiając ze zmartwychwstałym Panem, pomyślmy sobie, jak przeżyliśmy ten pierwszy tydzień, gdy każdego dnia słyszeliśmy w liturgii Kościoła słowa skierowane do Boga naszego Ojca. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez 8 dni słyszeliśmy to orędzie. Obchodzimy święty dzień. Dziś obchodzimy święty dzień i tak przez 8 dni ciągle dziś święty dzień. Pomyślmy, czy radość i zdumienie, które towarzyszyły uczniom w spotkaniu ze zmartwychwstałym Panem, udzieliły się także nam? Czy nosimy w sercu okrzyk Marii: widziałam Pana? A może okrzyk uczniów wracających z Emaus? Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? A może okrzyk umiłowanego ucznia,
który w czasie obfitego połowu dał świadectwo: to jest Pan. Jezu, co zostało w moim sercu z tych pięknych, wielkich i świętych dni Twojego zmartwychwstania? Oświeć nasze umysły, tak jak oświeciłeś umysły uczniów. Oświeć mój umysł, bym uchwycił coś więcej z tych bogatych doświadczeń Kościoła, by miał na czym oprzeć moje przyszłe życie, moją codzienność. Ale zauważmy, jak pięknie Kościół przez liturgię i Boże Słowo prowadzi nas dalej. Od drugiego tygodnia Wielkanocnego jesteśmy w sytuacji, jaką przeżyli uczniowie po zmartwychwstaniu Pana. Spotykają się z Nim, rozmawiają, spożywają posiłek, mogą Go dotknąć, a jednocześnie przeżywają w nowy sposób te 3 lata spędzone z Mistrzem. Z perspektywy zmartwychwstania Pana na nowo przeżywają miniony czas. Razem z uczniami jesteśmy w tym miejscu ich przeżyć i refleksji. Z perspektywy zmartwychwstania dostrzegają w nowy sposób wydarzenia, których dane im było przeżyć z Jezusem. W drugim tygodniu Kościół przypomniał nam rozmowę z Nikodemem, aby ożywić w nas świadomość łaski Chrztu Świętego. A od wczoraj przez kolejne dni będziemy przeżywać tajemnicę Eucharystii opisaną przez świętego Jana w rozdziale 6 jego Ewangelii. Czujmy się też zaproszeni przez Boże Słowo, by w perspektywie zmartwychwstania Pana patrzeć na miniony czas, miniony miesiąc, miniony rok, kolejne ostatnie lata życia. Jak patrzył Jezu na miniony czas? Czy dostrzegam Twoją obecność w różnych wydarzeniach mojego życia? Czy widzę dziś bardziej niż wcześniej, że jesteś ze mną, że mnie prowadzisz, towarzyszysz, ochraniasz? Po tym wstępie, trochę długim, ale ważnym, zatrzymajmy się na fragmencie Ewangelii dnia. Zatrzymajmy się w 2 momentach. Najpierw wyobraźmy sobie uczniów, którzy po cudownym rozmnożeniu chleba wsiadają do łodzi, by przeprawić się do Kafarnaum. Jest noc, wieje silny wiatr. Jezus został z tłumem na brzegu. O czym myśli każdy z nich? Co zachowują w sercu po tym wydarzeniu? Czy rozmawiają ze sobą? Czy dzielą się wrażeniami minionego dnia? Jezioro to symbol ludzkiego życia. Silny wiatr to trudności, konieczność dokonywanych wyborów, smak własnych ograniczeń, czasem chodzenie jakby w ciemnościach. Nie ma Jezusa, jest mrok, ciemność, pustka. Jezu, ogarniam modlitewnym spojrzeniem minione lata mojego życia, czy choćby ostatni rok, czy miesiąc. Przywołuję wszystkie piękne wydarzenia na miarę cudu rozmnożenia chleba dla 5000 samych mężczyzn. A ileż razy po takich wydarzeniach przychodziła w moim życiu pustka, poczucie samotności, świadomość trudności życia i własnych ograniczeń. Pustka, bo nie było Ciebie, Jezu. Bo niejako pozostałeś na drugim brzegu. Przywołuję te momenty i powierzam Tobie. I ostatnia myśl, może najważniejsza, niejako puenta tego opisu. Gdy upłynęli około 5 kilometrów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi i przestraszyli się. Ciekawe jest zachowanie uczniów. Są zmęczeni, osamotnieni, utrudzeni, a jednak ogarnia ich lęk na widok zbliżającego się Jezusa. Nie rozpoznali Go. Ciężar dnia, wrażenia, zmęczenie pozbawiły ich wrażliwości na obecność Jezusa. To ja jestem. Nie bójcie się.
Zostajemy, Jezu, z tym Twoim Słowem w rzeczywistości naszego życia, które przeżywamy dziś. Tak bardzo potrzebujemy Twojego zapewnienia. Ja jestem. Jesteś przy mnie. Jesteś przy moich problemach. A nade wszystko jesteś przy moich ograniczeniach i przy moich lękach. Po raz kolejny mówisz do mnie, Jezu, nie bój się. Ja jestem. To Twoje orędzie przykładam do różnych moich sytuacji, do moich lęków o życie, moje i bliskich. Przykładam do lęku o przyszłość. Jezu, nasycam się Twoim Słowem. Czynię je moją modlitwą. Nie bój się. Ja jestem. Ja jestem, nie bój się. Pragnę powtarzać słowo w nieskończoność, aż usunie z mojego serca lęk i niepokój, a zrodzi zaufanie, pokój i wewnętrzną moc. Bo skoro Ty jesteś przy mnie, nic złego nie może się wydarzyć. Przy Tobie i z Tobą stajemy się ludźmi wolnymi, wewnętrznie uzdrowionymi i gotowymi, by świadczyć o Twojej obecności w świecie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na dzisiejszy wieczór, na szczęśliwą noc i jutrzejszy piękny sobotni dzień, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.